Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Michał Król, znajdujemy się w miejscowości Straszewo na poletkach kukurydzianych. Mamy tutaj wysianych kilka odmian w technologii ProCam. Zachęcam do oglądania i do wizytacji poletek. Witam serdecznie, Błażej Opulski, ProCam Polska. Znajdujemy się w okolicach Kwidzyna na warsztatach kukurydzianych. Są to jedne z kilkunastu, które będą przeprowadzone w tym sezonie w całej Polsce. W całej Polsce mamy kilkadziesiąt lokalizacji z doświadczeniami kukurydzy, w których porównujemy, prezentujemy Państwu nasze nowe odmiany, nasze najciekawsze, najbardziej sprawdzone odmiany w różnych regionach. Tutaj w regionie Kwidzyna mamy odmiany, które odpowiadają wymaganiom FAO, czyli odmiany od FAO 210 do 240, odmiany ziarnowe oraz ziarnowo-kiszonkowe i kiszonkowe. Na tej lokalizacji mamy 8 takich odmian. Na szczególną uwagę zasługuje chociażby nasza nowość, odmiana SY Brenton, nowa odmiana z hodowli Syngenta o FAO 220-230, typowa odmiana ziarnowa, która została skojarzona dzięki wybitnym genom flintowym i dentowym. Posiada specyficzne cechy, takie jak bardzo dobra wczesność, szybkość dojrzewania, bardzo dobre oddawanie wody, a przede wszystkim bardzo wysoki plon ziarna. Polecamy również inne odmiany, które mamy tutaj, tak jakby nowość, odmiana LG 31224, a także inne, które znajdziecie Państwo w naszej ofercie. Witam. Chciałem przedstawić folię do ziarnowej kiszonki marki Silozet. Folia ta produkowana jest metodą wydmuchu pięciowarstwowego na jednej z najnowocześniejszych linii w Europie do produkcji. Jako jedyni na świecie posiadamy patent i ta folia, klej, w zasadzie klej do tej folii aplikowany jest do 4 warstw, przez co zwiększone są właściwości mechaniczne, rozciągu i wartości naprzebicia. Zachęcam do zakupu tej folii w punktach ProCam, z którym współpracujemy od 6 lat. Zachęcam do zakupu jeszcze w tym roku, gdyż tak jak Państwo obserwujecie, ceny są niestabilne i trudno przewidzieć, co dalej się z tym będzie działo. Dziękuję. Proszę Państwa, kilka słów o dokarmianiu dolistnym kukurydzy. Wiemy, że w momencie intensywnego wzrostu nie jest ona w stanie sobie pobrać wszystkiego z gleby, dlatego też należy ją wspomagać. Przykładem bardzo dobrym jest preparat Cynkofos. Synergia cynku i fosforu dla kukurydzy daje dobry, efektywny wzrost. Dodatkowo Cynkofos jest stabilizowany za pomocą polioli, a one są 40 razy mniejsze od chelatów EDTA, dzięki czemu są bardzo dobrze mobilne w roślinie i wchłanialne. W chwili obecnej jednym z największych zagrożeń, jakie czeka kukurydzę, uprawę kukurydzy, jest na pewno mocnica prosowianka, czyli szkodnik, który występuje aktualnie na terenie całego kraju. Zagraża on zarówno kukurydzy uprawianej na kiszonkę, jak i kukurydzy uprawianej na ziarno, czy też kukurydzy cukrowej. Firma Biolider, naturalnie z Biogen, posiada w palecie swoich produktów biologiczny preparat Ostrinia Stop, który służy do zmiany warunków na niekorzystne dla tego właśnie szkodnika, czyli do mocnicy prosowianki. Preparat stosujemy w ilości 100 g na hektar, stosując go w ostatnim możliwym momencie wjazdu w łan kukurydzy, bądź też jeżeli dysponujemy sprzętem pozwalającym na wjazd w nieco wyższe rośliny, czekamy na moment wylotu motyli tego szkodnika. Firma Biolider, naturalnie z Biogen, wraz z firmą ProCam, prowadzi monitoring nalotów omacnicy prosowianki właśnie w takich izolaturach, jak tutaj widzimy. Tutaj mamy łodygi, które udało nam się zebrać jesieni zeszłego roku, w których właśnie znajdują się larwy omacnicy prosowianki. Dzięki temu jesteśmy w stanie określić ten idealny punkt, kiedy zastosować nasz produkt Ostrinia Stop. Po uprawie kukurydzy, a szczególnie kukurydzy na ziarno, pozostawiamy olbrzymią masę resztek, które muszą zostać rozłożone. W tym celu, aby przyspieszyć proces mineralizacji i humifikacji tych resztek, proponujemy Państwu produkt z naszej palety produktów, czyli Revital Pro Plus. Jest to preparat biologiczny składający się ze szczepów bakteryjnych, które znacząco przyspieszają właśnie rozkład całej materii organicznej, w tym najtrudniej rozkładanej ligniny, która zamieniana jest na składniki próchnicy, czyli kwasy humusowe, kwasy fulwowe. Dlatego też przede wszystkim przyspieszamy rozkład całej tej materii w glebie, zamieniając ją na próchnicę, która w dalszej kolejności będzie poprawiała sorpcyjność chociażby gleby, wspomagała rozrost systemów korzeniowych, a tak naprawdę też będzie
będzie preparat miał działanie prozdrowotne na glebę, wypierając wszystkie mikroorganizmy, które są chorobotwórcze, patogenne, zajmując im miejsce przez bakterie, które wprowadzimy wraz z preparatem do naszej gleby. Szanowni Państwo, nasze pierwsze warsztaty kukurydziane w Straszewie pod Kwidzyniem dobiegły końca. Myślę, że materiał, jaki pokazaliśmy, a szczególnie odmiany kukurydzy, które są i będą w sprzedaży w tym roku, no, zaciekawiły niejednego. Oczywiście dziękujemy wszystkim przybyłym gościom za to, że znaleźli czas w tym takim, powiedzmy sobie, niełatwym terminie, bo wiadomo, że idą siewy, idą zbiory buraków, idą zbiory kukurydzy kiszonkowej. Zachęcamy oczywiście do kolejnych spotkań, do kolejnych warsztatów, które już niebawem będą organizowane w innych częściach naszego pięknego kraju. No i mamy zwycięzcę tegorocznych warsztatów na najwyższą odmianę kukurydzy. Jest to nie mniej, nie więcej Ligato PAO230. Idealna kiszonka dla wysokowydajnych krów. Polecam.